Wróżba na następny tydzień, od poniedziałku do piątku. Do niedzieli, przepraszam. Wyciągnę 7 kart, czyli od poniedziałku do niedzieli, na każdy dzień tygodnia. Moi kochani, witam Was oczywiście bardzo serdecznie, pozdrawiam w ten czas i kochani moi, proszę Was o łapki w górę, czyli lajki, nowe subskrypcje z dzwoneczkiem u góry. Proszę Was o kontakt na e-mail, jeśli chcecie zamówić u mnie wróżbę indywidualną. Proszę Was również, kochani moi, o komentarze pod filmikiem. Bądźcie aktywni, zaznaczcie swoją obecność, wyślijcie mi smajlika. Wyślijcie mi, kochani, lajka. Dobrze, zapraszam Was oczywiście wszystkich jeszcze przed świętami, przed końcem tego roku na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Dobrze, kochani moi. Więc zaczynamy naszą wróżbę. Tutaj mamy królową mieczy, czyli jakąś ostrą kobietę, która jest bardzo silna, mądra, samodzielna. I tutaj coś ona odcina. Wszystko, co jej nie służy, odcina i walczy o to, co jest dla niej najważniejsze. Tutaj jest to na pewno żywioł powietrza, bliźnięta, waga wodnik. Jeśli jesteś takim znakiem powietrza, to na pewno już ta wróżba z Tobą rezonuje. A jeśli nie, to masz być w takiej energii królowej mieczy, czyli bardzo mądra, skrupulatna, planująca dobrze, roztropna królowa, która walczy o swoje. Jest silna, nie jest emocjonalna, na zimno bierze wszystkie sprawy profesjonalnie. Dobrze, w poniedziałek mamy kartę świata, ale niestety tutaj odwróconą. Czyli coś tutaj, nie wiem, przeszkadza w Waszym otwarciu się na różne sprawy. Jest tu raczej zamknięcie, świat do góry nogami, tak? Czyli coś tutaj jakby zmieni Wasze plany, nie wiem, bo jak to się mówi, skomplikuje Wasze plany. Nie będziecie mogli realizować swoich nowych pomysłów, planów, tylko tutaj coś będzie na przeszkodzie, także uwaga. We wtorek królowa buław, czyli walczcie o swoje cele, założone sobie cele. Odważnie, energicznie, aktywnie weźcie sprawy w swoje ręce. Być może otworzą się jakieś nowe, kreatywne tutaj sprawy czy pomysły. W środę jesteście zablokowane na uczucia, na emocje, nie wiem, zablokowane na coś. Tutaj nie macie jakby zaufania, macie jakieś, nie wiem, zwątpienia. Uwaga też na kłótnie, na jakieś dyskusje. Nie umiecie się zdecydować, jesteście troszkę jacyś wątpiący. Także uwaga, jacyś niepewni, za bardzo w głowie. Nie wiem, nie ufacie może komuś. Także uwaga w środę, też na jakieś sprzeczki. W czwartek jakby miłość, randka może. Zakochanie, emocje, znowu wielka emocjonalność. Tutaj jakbyście się w czwartek otworzyli na emocje i dopuścili do siebie jakieś emocjonalne sprawy, czy randkę, czy nie wiem, miłość. Także tutaj w czwartek bardzo romantycznie. W piątek jakaś osoba, która chce Was oszukać, okłamać, zdradzić. Ktoś, kto ucieka przed wyjaśnieniem spraw, przed odpowiedzialnością. Uwaga na pieniądze, żeby nie stracić, żeby źle nie zainwestować, żeby nie dać się tutaj namówić na coś. Uwaga tutaj na jakichś ludzi nieszczerych, którzy nie chcą z Wami szczerze tu rozmawiać. Tam jakieś oszustwo, kłamstwo tutaj jest. W sobotę znowu jesteście pełni smutku, melancholii, wspominacie stare sprawy i nie widzicie tej, że los Wam podsuwa coś nowego pod nos. Jesteście pasywni, smutni, rozczarowani, zamknięci w sobie. Należy wstać, nie smucić się i zobaczyć, że los tutaj coś ma nowego dla Was.
czyli zobaczyć jakąś nową szansę. No i w niedzielę podjęcie decyzji, tak? Chcecie, nie wiem, gdzieś wyjechać, coś nowego zrobić, nowe pomysły, nowy horyzont. Tutaj należy podjąć jakąś konkretną decyzję w niedzielę. Także taki mamy tydzień, kochani, pełni wzlotów i upadków, blokad, ale również aktywności. Jednakże w piątek uważajcie, kochani, by tutaj nie stracić jakichś pieniędzy, czy żeby ktoś Was nie oszukał, żebyście nie dali się zmanipulować komuś, kto jest nie do końca do Was szczery. Nie dajcie się oszukać, nie podpisujcie żadnych umów w piątki, tylko czytajcie to małym kruczkiem, co jest napisane. No i w sobotę nie smućcie się za bardzo, tylko weźcie nową szansę tutaj, tak? Za, jak to się mówi, zobaczcie nową szansę przed sobą i podejmijcie jakieś decyzje. Życzę Wam miłego tygodnia, dobrego, pozytywnego tygodnia. Do usłyszenia już wkrótce.